Unia Europejska ma zapis w swoich traktatach z 1992 roku zeszłego wieku, konkretnie artykuł 3b, który mówi o zasadzie subsydiarności. Niestety w Unii Europejskiej, podobnie jak w innych krajach, ta zasada subsydiarności, oprócz państw federalnych, ona nie funkcjonuje właściwie. Subsydiarność, najprościej by można powiedzieć, że to jest właściwie zasada, która sprowadza się do niewyręczania jednostki społecznej albo jednostki administracyjno-politycznej zadań, które ona może sama zrealizować, która może zrealizować samodzielnie określone zadania. Czy widzimy, że subsydiarność z jednej strony, czyli ten rozwój, to samorealizacja i tak dalej społeczeństwa i demokracja bezpośrednia, one są symbiotycznie powiązane, one się zazębiają, one się uzupełniają. To jest symbioza. Dzień dobry, witajcie na kanale Lub Bezpośrednio, z tej strony Agata Kępa, a kilkaset kilometrów dalej online łączę się z profesorem Mirosławem Matyją. Witam serdecznie, witam. Dzisiaj po raz kolejny, trochę od takiej strony ideowej, prawnej i technicznej, będziemy rozmawiać, tym razem o zasadzie subsydiarności. Ona znana jest również jako zasada pomocniczności. Tak naprawdę jako idea jest już znana od wieków, natomiast jako taka praktyczna zasada w prawie pojawiła się stosunkowo niedawno. O co chodzi tak naprawdę w ramach tej zasady? Czym jest subsydiarność? Subsydiarność, najprościej by można powiedzieć, że to jest właściwie zasada, która sprowadza się do niewyręczania jednostki społecznej albo jednostki administracyjno-politycznej zadań, które ona może sama zrealizować, która może zrealizować samodzielnie określone zadania. Czyli pewna forma pomocy może zostać dopiero wtedy udzielona, gdy ta jednostka znajduje się w sytuacji kryzysowej i gdy przestaje być samowystarczalna. Czyli w sensie politycznym tutaj znowu można powiedzieć to słynne zdanie, tyle państwa, na ile to konieczne i tyle społeczeństwa, na ile to możliwe. I to na każdym stopniu struktury administracyjnej. No, mówiąc o subsydiarności, no to skąd wzięło się to dziwne słowo? To się wzięło jak zwykle w takich sytuacjach z języka łacińskiego, który oznacza wsparcie, a najtrawniejszym tłumaczeniem na język polski jest właśnie pomocniczość albo pomoc w ostateczności, a po łacinie konkretnie to się nazywa subsydium. Pomocniczość, pomoc w ostateczności. I ta zasada nie tylko odnosi się do polityki, ale właściwie odnosi się również do sfery społecznej, do sfery prawnej, ale niemniej jednak trzeba powiedzieć, że szczeblem odniesienia jest przede wszystkim państwo, jeśli chodzi o tą zasadę. Właściwie ona odnosi się do każdego stosunku władczego, od najmniejszej jednostki społecznej, jaką jest rodzina, a kończąc na zależnościach pomiędzy jednostkami administracyjnymi w ramach państwa, szeroko pojętego państwa, a nawet w ramach konfederacji. To cóż, chodzi konkretnie o zdefiniowanie podziału kompetencji, podziału odpowiedzialności pomiędzy tymi jednostkami i chodzi o to, aby dana jednostka społeczna wykonywała na najniższym szczeblu te wszystkie zadania, które potrafi wykonać, jeśli ich nie potrafi wykonać, aby te zadania były przekazywane na szczebel wyższy. I tutaj istotne jest, że ta zasada pomocniczości, subsydiarności, ona znajduje szczególnie zastosowanie w państwach federalnych, naturalnie, dlatego że one są tak skonstruowane i mają konkretny podział kompetencji, że tą zasadę jest najłatwiej zastosować w tych państwach. Myśmy mówili ostatnio trochę na ten temat i przypominam, że w ramach państwa unitarnego zastosowanie, jak na przykład Polska, zastosowanie zasady subsydiarności jest o wiele trudniejsze. Niemniej jednak chodzi o to,
aby zadania znajdujące się w gestii danego szczebla władczego były realistyczne, aby one były możliwe do zrealizowania, a to wiąże się właśnie z podziałem kompetencji pomiędzy szczeblem niższym i wyższym. Ale ten szczebel niższy, aby mógł wykonać zadania, które mu podlegają, on musi mieć oczywiście odpowiednie środki ku temu. Myślę tutaj konkretnie o polityce budżetowej i podatkowej, bo weźmy taką sytuację, że na przykład samorząd albo gmina uważa, że działa na zasadzie subsydiarności, a tymczasem dostaje środki finansowe od państwa. Czyli ta zasada subsydiarności w tym wypadku nie może działać, dlatego że ta ingerencja państwa już niejako jest przewidziana z góry. A więc jeszcze raz powtarzam, szczebel wyższy może ingerować w sprawy szczebla niższego tylko w ostateczności właśnie na zasadzie pomocniczości. A więc mamy tutaj sytuację, mówiąc o tej zasadzie subsydiarności, że decyzje podejmowane są tendencyjnie z dołu do góry, a nie z góry na dół. Nie na zasadzie nakazowo-rozdzielczym, ale na zasadzie demokracji oddolnej. Nie mylić z demokracją bezpośrednią. I to jest subsydiarność. Logiczne w takim razie jest, że spełnia się ta zasada dużo łatwiej w państwach federalnych czy silnie zdecentralizowanych, no bo tam też jakby wszystkie oddolne inicjatywy, oddolne struktury państwa mają większe kompetencje, większe możliwości. Zanim jednak przejdziemy do tego, jak wygląda konkretnie to w Polsce i w prawie, i w praktyce, chciałam się jeszcze zapytać, jaka jest tak naprawdę geneza subsydiarności, jaka jest jej historia? Bo sama zasada subsydiarności przeżywa swoisty renesans w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, a to między innymi dzięki Unii Europejskiej, ale tak naprawdę, o czym też już na początku rozmowy wspomnieliśmy, ta zasada nie jest zasadą nową i nie możemy mówić o tym, że jej historia zaczęła się kilkadziesiąt lat temu. Zasada subsydiarności, no można by tutaj sięgać daleko wstecz, niemniej jednak ona w pełni rozwinęła się w nauce społecznej Kościoła katolickiego, co jest ciekawe. I tutaj ja konkretnie myślę o dwóch encyklikach, konkretnie o encyklice Leona XIII z końca XIX wieku i o encyklice Piusa XI z lat 30. zeszłego wieku. Oba te dokumenty, obie te encykliki, one poszukiwały jakiejś społecznej równowagi między zasadą nieingerencji państwa, a jednocześnie koniecznością podejmowania interwencji dla dobra słabszych, dla ludzi dotkniętych ubóstwem, biedą. I to opracowanie subsydiarności przez Kościół katolicki w XIX wieku i potem w latach 30. XX wieku. On nie miał na celu stworzenia nowego systemu prawnego. Nie. On był raczej reakcją na przybierający na sile ten dziki liberalizm wówczas. Ten liberalizm, który generował ubóstwo, biedę i tak dalej. I stąd widzimy, że Kościół katolicki szukał jakiejś metody, jakiejś drogi, aby walczyć z ubóstwem. I to było bardzo szlachetne i ciekawe postępowanie Kościoła katolickiego. I stąd właściwie uważa się, że w tym świecie nowoczesnym ta zasada subsydiarności wywodzi się z nauki Kościoła. A potem państwa przejęły tą zasadę od Kościoła, co jest ciekawe, szczególnie i ten renesans, to reaktywowanie zasady subsydiarności miało miejsce, powiedzmy, mniej więcej w 80. latach zeszłego wieku. Z jednej strony wiązało się to z upadkiem koncepcji państwa opiekuńczego, bo ktoś musiał zastąpić to państwo opiekuńcze, a więc ta zasada subsydiarności stała się znowu modna. Z drugiej strony, pod koniec lat 80., na początku lat 90., mieliśmy do czynienia ze skokowymi zmianami społecznymi i politycznymi w państwach byłego bloku wschodniego, w tym w Polsce. I trzecia sprawa to była integracja europejska.
a więc w ramach Unii Europejskiej nastąpiło również reaktywowanie tej zasady. Ja myślę tutaj konkretnie o takiej postaci. Jacques Delors to był przewodniczący Komisji Europejskiej na początku lat 90., który przyczynił się do reaktywowania tej zasady subsydiarności i przyczynił się skutecznie, o tyle skutecznie, że ta zasada została zapisana, co jest ciekawe, w traktacie o utworzeniu Unii Europejskiej w 1992 roku. Chodzi mi konkretnie o traktat z Maastricht, czyli my mamy, znaczy my, Unia Europejska ma zapis w swoich traktatach z 92 roku zeszłego wieku, konkretnie artykuł 3b, który mówi o zasadzie subsydiarności. Niestety w Unii Europejskiej, podobnie jak w innych krajach, ta zasada subsydiarności, oprócz państw federalnych, ona nie funkcjonuje właściwie. W Unii Europejskiej ona się nie sprawdziła, bo celem tej zasady pomocniczości w subsydiarności miało być zniwelowanie dominacji państw większych i silniejszych. Chodziło o to, aby chronić państwa słabsze, państwa biedniejsze, a tak się nie stało, bo polityka prowadzona w tej chwili przez Unię Europejską to jest polityka, gdzie zauważamy dominację państw silniejszych, państw mocnych, mocniejszych gospodarczo, a ta zasada w Unii miałaby sens, gdyby to ugrupowanie było kierowane w sposób demokratyczny. A jeśli my mamy sytuację w Unii Europejskiej, że decyzje podejmowane są z reguły przez szefów rządów 27 państw, więc tutaj nie ma mowy o ochronie regionów, o ochronie mniejszych państw, dlatego zasada subsydiarności zapisana w traktacie o utworzeniu Unii Europejskiej jest faktem teoretycznym, ale w praktyce ona nie funkcjonuje. Ale co jest ciekawe, że różne ugrupowania obecnie w Polsce nawiązują do tej zasady subsydiarności. Czasami nie wczytują się, nie interesują się, o co w ogóle chodzi w tej zasadzie. Niemniej jednak widzimy w ostatnich paru latach w ramach poszukiwania nowych koncepcji rządzenia państwem polskim, że ta zasada się również zaczyna pojawiać. Powiedział pan, że ta zasada jest zapisana w traktacie, ale tak naprawdę głównie jest zapisana, ale nie przekłada się w Unii Europejskiej stricte na praktykę. Czy o podobnej sytuacji możemy mówić w Polsce? Konstytucja RP o zasadzie subsydiarności mówi w kilku artykułach, no i też w bezpośredni sposób, między innymi w preambule. Jak polskie prawo reguluje zasadę pomocniczości? Polskie prawo reguluje zasadę pomocniczości. To jest dobre pytanie. To są znowu namiastki. Właściwie ja już mówiłem o tym, że ta zasada w skali europejskiej została reaktywowana pod koniec lat 80. i Polska wówczas nie była wyjątkiem, dlatego że już ta zasada pomocniczości w Polsce była związana z pierwszą reformą ustrojową po wyborach w 1989 roku, i konkretnie chodzi mi tutaj o reformę oczywiście samorządową, bo ta zasada odnosi się przede wszystkim do samorządów, i te kolejne reformy po 1989 roku, one również miały służyć wprowadzaniu zasady pomocniczości w tej polskiej młodej demokracji, ale to nie było łatwe i wszyscy wówczas czekali na konstytucję. Jak nowa konstytucja zostanie uchwalona, to wówczas coś ruszy również w ramach tej zasady pomocniczości. Tak się niestety nie stało. Konstytucja z 1997 roku, ona nie wpłynęła zasadniczo na stosowanie i na odwoływanie się do tej zasady. Tak jak pani redaktor powiedziała, jest zapis w preambule na temat tej zasady pomocniczości, ale on jest hasłowy. On jest po prostu hasłowy, tam jest wspomniane, że
tam są wzmianki o współdziałaniu władzy lokalnych z władzami państwowymi, o dialogu społecznym, o zasadzie pomocniczości, która ma umacniać uprawnienia i prawa obywateli, wspólnot i tak dalej, i tak dalej. Jednak to jest wszystko hasłowe. Ten zapis, on wskazuje wręcz na niekonsekwencje tej całej ustawy zasadniczej, jeśli chodzi o subsydiarność. Po pierwsze, dlatego, że konstytucja nie zawiera normatywnych treści dotyczących pomocniczości, a po drugie, ona nie koresponduje z innymi zapisami. Myślę o federalizmie, takiego zapisu w ogóle nie ma. To nie ma z czym korespondować, ale myślę również o demokracji bezpośredniej, która byłaby bardzo pomocna, jeśli chodzi o realizowanie subsydiarności i vice versa. Tego nie ma, dlatego my tutaj możemy mówić jedynie o hasłowości, a tak naprawdę to problem polega na tym, ja się powtarzam, że zasada subsydiarności wiąże się zasadniczo z charakterem federalnym państwa. Natomiast państwo polskie jest państwem unitarnym, mówiliśmy o tym ostatnio już i to jest zapisane w artykule 3 Konstytucji, że państwo polskie jest jednolite, państwo polskie jest jednorodne i państwo polskie jest rządzone z góry na dół w sposób nakazowo-rozdzielczy, więc tutaj jakakolwiek oddolność bazująca na subsydiarności, ona w ogóle niestety nie wchodzi w grę. A poza tym jest jeszcze kwestia interpretacji tej zasady w Polsce. Niektórym politykom wydaje się, że ta zasada to jest instrument ochrony praw obywateli, ochrony wspólnot, ale tak nie jest. To nie jest żadna ochrona, subsydiarność. Wręcz przeciwnie, to jest prawo do samostanowienia. Do samostanowienia na najniższym szczeblu, na szczeblu rodziny, na szczeblu samorządu, prawda? To jest kwestia oddania ludziom kompetencji. Tutaj nie trzeba niczego chronić w ramach tej zasady. My nie żyjemy w XIX wieku. Także krótko mówiąc, polskie prawo reguluje tą zasadę jedynie hasłowo i właściwie brak jest zapisów normatywnych, a szkoda, no ale tutaj blokadą jest właśnie ta jednolitość polskiego państwa, system nakazowo-rozdzielczy, ten scentralizowany sposób rządzenia. Także tutaj dla zasady subsydiarności nie pozostaje wiele miejsca w polskim systemie społeczno-politycznym. Usłyszałam już w takim razie trochę odpowiedź na kolejne pytanie, bo chciałam właśnie zapytać o tą praktykę tej zasady subsydiarności, ale widzimy, że prawo i regulacje to jedno, ale w dużej mierze właśnie prawo i regulacje to są tylko hasła, no i nie przekładają się na praktykę, bo to samo prawo i te same regulacje często to uniemożliwiają. Jak w takim razie zadbać o to, żeby zasada subsydiarności w Polsce mogła być realizowana? Czy w ogóle subsydiarność to jest szansa na przyszłość w Polsce? Czy realizowanie tej zasady jest w jakiś sposób w państwie, czy to konieczne, czy przydatne? I jak to się przekłada na tak naprawdę rządy narodu, rządy obywateli? Czy wzmacnia to właśnie taką samorządność, a nie umacnia na przykład władzę w rękach już określonych, wybranych osób? Jak najbardziej. Zasada subsydiar to wzmocnienie jest widoczne w tych państwach, w których ta zasada subsydiarności funkcjonuje. Myślę o państwach federalnych jak Austria, Niemcy czy przede wszystkim Szwajcaria. Natomiast jeśli chodzi o zasadę subsydiarności w Polsce, ja dam taki przykład. Z jednej strony ta preambuła, zapis w preambule, o którym mówiliśmy, a z drugiej strony mamy ustawę w Polsce o samorządzie terytorialnym. I ta ustawa o samorządzie terytorialnym, ona mniej więcej innymi zawiera taki zapis, że ustawy mogą nakładać na gminę pewne obowiązki. Obowiązki wykonywania zadań, które są zlecone z zakresu administracji rządowej przez rząd. Czyli tutaj w ogóle nie można mówić o żadnej subsydiarności, skoro organ władczy decyduje o tym, co jest dobre, a co złe
dla gminy czy dla samorządu, ale wracając do pani pytania, szansa. Oczywiście, jak najbardziej, tylko chodzi o to, aby znowelizować, zmienić konstytucję, aby po prostu tutaj niekoniecznie chodzi o wprowadzanie systemu federalnego w Polsce, bo nawet zdecentralizowany system unitarny byłby w stanie funkcjonować na zasadzie subsydiarności. Tylko skoncentrujmy się na poziomie gminy. Tutaj nie trudno jest określić zakres obowiązków, zakres jej zadań gminy, ale bardziej skomplikowane wydaje się finansowanie określonych projektów gminnych, prawda? Czyli ta pomocniczość, która polega na pewnej niezależności i na wykonywaniu własnych zadań na własnym podwórku, ona powinna być również powiązana z niezależną polityką podatkową, budżetową, co w Polsce nie funkcjonuje. Gmina, ona powinna się sama organizować, natomiast szczebel wyższy, on powinien pomagać, ale tylko w razie potrzeby. I tutaj już jesteśmy przy szczeblu wyższym. Szczeblem wyższym ponad gminą jest powiat, potem jest województwo, potem jest dopiero państwo. Powiaty i województwa, one w ogóle nie mają żadnych zapisów w polskiej konstytucji. Poza tym powstaje pytanie też, czy tych szczebli nie jest za dużo. Czyli ja tutaj mogę zadać spokojnie prowokacyjne pytanie, czy potrzebne są powiaty w Polsce? Czy nie można by zaoszczędzić w ten sposób? I to są takie niuanse, ale gdziekolwiek byśmy zaczęli te gdybania, to zawsze jesteśmy przy tym, że nowelizacja konstytucji jest konieczna. W tym kontekście, w kontekście subsydiarności i w kontekście tej niezależności tych najmniejszych jednostek administracyjnych, właśnie myślę o gminie i samorządzie. I to byłaby niewątpliwie szansa dla Polski, aby odejść od tego systemu nakazowo-rozdzielczego. I to można sobie zupełnie dobrze wyobrazić, że to by mogło funkcjonować. I na tej zasadzie tyle państwa, na ile to rzeczywiście jest konieczne i tyle społeczeństwa obywatelskiego, na ile to jest możliwe. I my tutaj wcale nie musimy mówić o demokracji bezpośredniej. My tutaj mówimy o demokracji oddolnej, prawda? Która oczywiście jest świetną bazą dla demokracji bezpośredniej. Niemniej jednak chodzi tutaj o pewną autonomię dla regionów, dla samorządu, dla gmin. Chodzi o to, aby ta najmniejsza jednostka administracyjno-polityczna, którą jest gmina, która jest najważniejsza we wszystkich społeczeństwach, która jest jądrem, która jest rdzeniem systemu politycznego, aby tej jednostce dać pewną szansę i oddać jej autonomię, aby ta jednostka mogła się rządzić, mogła podejmować decyzje, wiążące decyzje we własnym zakresie. Po raz kolejny powstało tutaj tak naprawdę wiele wątków, które też bym chciała rozwijać, już może przy okazji kolejnych rozmów, czy to właśnie o tym, jak wygląda polska konstytucja i jakie na przykład są pomysły na jej zmianę, bo to nie tylko w naszych rozmowach, ale generalnie gdzieś w dyskursie publicznym, zwłaszcza politycznym, myślę, że co jakiś czas wracamy do tego, w jaki sposób jest skonstruowana konstytucja RP i do tego, że nie zawsze, nie wszyscy, a raczej myślę, że większość osób uważa, że ma ona pewne ograniczenia, które utrudniają takie codzienne funkcjonowanie czy niektóre zmiany. No i kolejny taki wątek to na pewno podział terytorialny, jakby już wewnątrz Polski na samorządy. Sama się wychowałam w mieście na prawach powiatu, obecnie nie w tym samym, ale w innym mieście na prawach powiatu żyję i zawsze się cieszyłam, że te moje gminy, w których całe życie mieszkałam, miały też te wyższe kompetencje, bo myślę, że to w jakiś sposób mi ułatwiało takie też codzienne urzędowe funkcjonowanie. No a z drugiej strony też nie zawsze myślę, że sobie zdawałam sprawę, jakie są różnice pomiędzy kompetencjami gminy i powiatu, przez to, że w moich przypadkach zawsze to wszystko się też łączyło, jeśli nie dotyczyło. Także tutaj myślę, że pojawiają nam się te różne wątki przy okazji tej zasady subsydiarności. No, Dobrze.
Powiaty, no to jest kwestia, no to jest kwestia otwarta. W ogóle kwestią otwartą jest ten w ogóle kształt administracyjny Polski, ale według mnie osobiście te trzy szczeble powinny absolutnie wystarczyć. I tutaj kwestia nowelizacji konstytucji, tak jak pani mówi, no to jest cokolwiek. Jakąkolwiek byśmy tutaj rozmowę nie przeprowadzili, to mi się wydaje, że wcześniej czy później zawsze lądujemy przy tym pomyśle nowelizacji konstytucji. Ta konstytucja powstała w określonych warunkach, została podpisana przez ostatniego postkomunistycznego prezydenta. Ona weszła w życie głosami 40 prawie 3%, mimo że był wymagany próg procentowy 50% i tak dalej. My tutaj moglibyśmy wymieniać przez dłuższy czas te mankamenty tej konstytucji, słynny artykuł 4 konstytucji. Dzisiaj mówiliśmy o subsydiarności, potem jest kwestia też wyższości ustawy nad konstytucją, bo konstytucja jest tak skonstruowana. Jest kwestia demokracji bezpośredniej, która niby ma swoje zapisy w konstytucji, niemniej jednak w praktyce tej demokracji, ta demokracja bezpośrednia w Polsce nie funkcjonuje i to uderza bezpośrednio w artykuł 4, który zawiera to słynne słowo bezpośrednio. Następnie jest kwestia wyborów w Polsce, które według konstytucji są bezpośrednie, proporcjonalne, równe i powszechne, a tak naprawdę nie są w ogóle. Żaden z tych przymiotników nie spełnia tego swojego zadania. One nie są ani równe, ani proporcjonalne, ani bezpośrednie, ani powszechne. I tutaj widzimy wyższość ustawy, kodeksu wyborczego nad konstytucją i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj zgadzam się z panią zupełnie, że nowelizacja konstytucji będzie się jeszcze wielokrotnie pojawiała i aż się prosi, żeby doprowadzić w Polsce do debaty konstytucyjnej. Najwyższa pora na to, dlatego że taka debata trwa kilka, nawet kilkanaście lat. Im wcześniej ją rozpocząć, tym lepiej. Tak, to rzeczywiście od nowelizacji konstytucji nie uciekniemy nie tylko na tym kanale, ale generalnie w dyskursie publicznym ona prędzej czy później się pojawi. Tutaj też po raz kolejny zostały poruszone ciekawe wątki, jeśli chodzi o ordynację wyborczą, a na pewno ze względu na to też między innymi, że zbliżają się wybory parlamentarne, za niecały rok będą wybory samorządowe, to o ordynacjach wyborczych do różnych organów jeszcze będziemy też na kanale rozmawiać. Ale wracając do zasady subsydiarności i trochę też do tego motywu przewodniego kanału, czyli do demokracji bezpośredniej, chciałam się zapytać, jak zasada subsydiarności przekłada się na demokrację bezpośrednią? Powiedział pan, że głównie właśnie tutaj się przekłada na demokrację oddolną, a jakie są właśnie konotacje zasady pomocniczości z już tą demokracją bezpośrednią? Ja mówiłem na początku, że zasada subsydiarności wywodzi się z nauki Kościoła. Powiedzmy tak, Polska jest państwem chrześcijańskim, to jest fakt. Chrześcijańskie pojęcie człowieka zawiera w sobie ideę samostanowienia. I to się też zgadza. I ta idea samostanowienia, ona głosi, że każdy ma prawo do aktywnego, do równego i odpowiedzialnego kształtowania państwa, do odpowiedzialnego kształtowania nawet polityki i rozwoju społeczeństwa. I to oznacza zaangażowanie obywateli i udział obywateli w procesie społecznym, w procesie politycznym i to jest związane z samorealizacją obywateli. A więc zasada pomocniczości niejako nakazuje wręcz tą samodzielną aktywność we własnej sferze działania, bo ta pomocniczość oznacza, że te jednostki administracyjne, one są
samodzielne, a pomagają wyższe jednostki. Ale jeśli już mówimy o tym, co się dzieje w ramach danej jednostki, wówczas jesteśmy już przy rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim, które nie może być bierne, które musi być aktywne, które musi się samorealizować, a więc stąd możemy po prostu to już podciągnąć pod naukę chrześcijańską, naukę Kościoła. I dlatego to się wszystko zazębia. Pytanie jest tylko, jak to społeczeństwo obywatelskie ma się samorealizować bez odpowiednich instrumentów. I tutaj jesteśmy przy demokracji bezpośredniej. Jeśli brakuje takich instrumentów jak referendum, jak inicjatywa, albo one źle funkcjonują, są niedoskonałe, są źle sformułowane w konstytucji, albo są ograniczone różnymi progami i tak dalej, wówczas to samorealizowanie się społeczeństwa obywatelskiego jest bardzo utrudnione. Także widzimy, że subsydiarność z jednej strony, czyli ten rozwój, to samorealizacja i tak dalej społeczeństwa i demokracja bezpośrednia, one są symbiotycznie powiązane, one się zazębiają, one się uzupełniają. To jest symbioza. I tutaj, krótko mówiąc, tutaj chodzi o samostanowienie na własnym podwórku, ale oczywiście można sobie wyobrazić subsydiarność bez demokracji bezpośredniej. Niemniej jednak, jeśli już mówimy o autonomii gminy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wciągnąć obywateli do procesu decyzyjnego na bazie demokracji bezpośredniej, a więc dać im prawo do współdecydowania i do kontroli. I to jest istotne, i to jest ten przekład subsydiarności na demokrację bezpośrednią i vice versa. Ja bym powiedział tak, że jednocześnie idea, zasada subsydiarności wskazuje również na ograniczenie udziału obywateli w życiu społeczno-politycznym. Ograniczenie obywateli. To nie jest paradoks, co ja teraz mówię. Z jednej strony dajemy ludziom prawo do samostanowienia, do współdecydowania, a z drugiej strony istnieje pewne ograniczenie. To nie jest paradoks. Chodzi mi konkretnie o to, aby indywidualne działania ludzi, one były zharmonizowane z dobrem wspólnym, czyli aby były podporządkowane idei odpowiedzialności, abyśmy nie mieli czegoś takiego jak wolność w sensie negatywnym, wolnej Amerykanki, tylko abyśmy również ponosili odpowiedzialność za naszą małą ojczyznę, za naszą gminę. A więc demokracja bezpośrednia jak najbardziej, niemniej jednak w sensie odpowiedzialności. W sensie odpowiedzialności za gminę, w sensie budowy rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego. I tutaj już jesteśmy przy definicji wolności, bo to jest ciekawe, że we wszystkich konstytucjach na całym świecie jest ta wolność jest zapisana i wszyscy mówią o wolności słowa, wyznania, religii itd., itd. Natomiast nigdzie nie jest zapisana wolność do współdecydowania. A właśnie o to chodzi. Chodzi o wolność do współdecydowania, czyli my współdecydujemy o naszym własnym losie w ramach demokracji bezpośredniej, a zasada subsydiarności nam to w pewnym sensie umożliwia. Czyli powtarzam, istnieje pewna symbioza pomiędzy demokracją bezpośrednią, zasadą subsydiarności, pomocniczości i społeczeństwem obywatelskim. Demokracja bezpośrednia, co nam daje demokracja bezpośrednia? Daje nam odpowiednie instrumenty, prawda? Odpowiednie instrumenty, które umożliwiają współdziałanie obywateli w życiu społeczno-politycznym. Natomiast zasada subsydiarności formułuje stosunki między rządzonymi i rządzącymi, pomiędzy szczeblem niższym i wyższym, a więc niejako uzupełnia i stwarza pewnego rodzaju bazę dla demokracji bezpośredniej. Natomiast obywatele dzięki obydwu tym zasadom stają się aktywni i spełniają rolę suwerena, spełniają rolę decydenta
oraz spełniają funkcję kontrolną społeczeństwa. Czyli możemy powiedzieć, że nie chodzi tylko o to zdanie tyle państwa, na ile to konieczne i tyle społeczeństwa, na ile to możliwe, ale moglibyśmy tutaj powiedzieć również tyle władzy, na ile to konieczne i tyle wolności, tej odpowiedzialnej wolności, na ile to możliwe. Myślę, że zamknęliśmy tu taką klamrą kompozycyjną naszą rozmowę tak naprawdę, chociaż pojawił się też wątek wolności nierozumianej właśnie w taki anarchiczny sposób, tylko bardziej jako właśnie wolność w kontekście wspólnotowości, współpracy, solidarności. Także myślę, że wiele ciekawych też tematów wokół tej zasady subsydiarności nam się tutaj pojawiło, nie tylko właśnie ze względu na jakieś regulacje prawne i praktykę, ale też przez tę trochę ideową tak naprawdę dyskusję. Także dziękuję za rozmowę o tej zasadzie Dziękuję subsydiarności. bardzo. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie nam trochę otworzyło pole do wielu, wielu innych rozmów i dyskusji, bo rzeczywiście tu wiele się cały czas tych tematów pojawia i wokół na pewno części z tych wartości, które zostały tutaj poruszone, będziemy cały czas na kanale krążyć. Także tu już będę się żegnała. No i takie małe przypomnienie na koniec: jeśli nas słuchacie, to koniecznie dodajcie nas do obserwowanych, żeby być też na bieżąco z tymi wszystkimi rozmowami i dyskusjami na kanale. A panu profesorowi Mirosławowi Matyi dziękuję za kolejną wizytę na kanale lub bezpośrednio. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję.